Witam serdecznie, drodzy widzowie, na kanale Jaru. No i dzisiaj rozmowa niecodzienna, przynajmniej dla mnie, bo moim rozmówcą jest major Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek. Witam serdecznie. I drodzy widzowie, dzisiaj tematem głównym tego materiału, bo chcę nagrać dwie części. Pierwsza z nich to będzie pytanie, czy powstanie warszawskie miało sens? Bo rozmawialiśmy wcześniej, panie majorze, zna pan Piotra Zychowicza na przykład, tak. Zna pan jego spojrzenie na to wszystko? Tak, między innymi całkowicie negatywne spojrzenie właśnie na powstanie z jego strony. Tak. Ale to nie jest tylko Piotr Zychowicz. Dzieci walczyły na barykadach, ginęły. Takie. No, ja uważam, że miało sens, znaczy oczywiście było, miało sens moralny, prawda, co chyba wszyscy przyznają, że powstanie miało wysoką wartość moralną, że słuszność była po naszej stronie, no ale to może nie wystarczy, dlatego że nie, ja też zresztą uznaję zasadę, że jeżeli nie ma żadnych korzyści materialnych z walki, to należy się od niej uchylić. Sama słuszność sprawy nie wystarczy, jeżeli grożą za to wielkie straty materialne, prawda, za to zbrojne wystąpienie. Ale ja uważam, że powstanie warszawskie jednak miało też pewne plusy materialne, chociaż oczywiście spowodowało ogromne szkody materialne, no w postaci zniszczenia miasta, śmierci wielu wartościowych ludzi, prawda, młodych zwłaszcza. Jednak ono miało sens, dlatego że tak. I tak, gdyby bitwa o Warszawę rozegrała się między Niemcami a Sowietami bez naszego udziału, prawda, i na to się zanosiło, dlatego że Niemcy chcieli zrobić Festung Warszał chronione. No w ten czas zniszczenia stolicy też musiałyby być ogromne i straty ludności również, prawda, bo ludność no, musiałaby być rozegnana, czy wysiedlona jakoś specjalnie, no więc te straty, a kto by został, to by mu był narażony, prawda, oczywiście na śmierć albo przynajmniej na rany, no, zniszczenie swego mienia i tak dalej, więc ja jeszcze sobie wyobrażam, gdyby taka Kasia uchyliła w ogóle od walki o Warszawę, no to Niemcy by chyba wysiedlili ludność czy coś takiego, prawda, zrobili, albo zostawili ją, niech sobie ginie, prawda, nas to nie obchodzi. Więc Warszawa i tak byłaby zniszczona w dużym stopniu i jej ludność poszkodowana, chociaż może nie aż tak gruntownie, jak to było w przypadku powstania, dlatego że no wiadomo, że Warszawa na rozkaz Hitlera i Himmlera została zrównana z ziemią po prostu, więc nawet te domy, które zostały spalone, ale jeszcze stały jako szkielety, prawda, szkielety, były potem dynamitem wysadzane przez nim, co zresztą było bardzo głupie, wziąwszy pod uwagę ich sytuację wojenną wczesną, kiedy każda, prawda, sztuka tego dynamitu była potrzebna na froncie. Przecież oni już przegrywali i to bardzo przegrywali, byli po prostu gnani z powrotem na zachód przez Armię Czerwoną. Aha, więc tak, więc zniszczenia byłyby, chociaż może nie aż tak gruntowne. No trudno. Ale poza tym, gdybyśmy się uchylili od walki, to i tak bylibyśmy przecież, znaczy mi chodzi o żołnierzy AK, znaczy młodych ludzi zdolnych do noszenia broni, i tak bylibyśmy wyłapywani, i to przez obie strony, więc zarówno przez NKWD, jak i przez Gestapo. I uważam, lepiej było ponosić różne szkody i nawet utratę życia w walce, niż, prawda, konać gdzieś w łagrach czy obozach koncentracyjnych. Oni by, prawda, nas przecież wyłapali w większości, no oczywiście nie wszystkich, ale
wyłapali i też, prawda, represjonowani, także byłaby taka sytuacja, że i tak byłyby ogromne straty z naszej strony, ale przy czym nie byłoby tej pewnej chwały wojennej, bo jednak, prawda, przez ten swój czyn zbrojny Armia Krajowa wykazała się dużą działalnością. Stoczyła poważną, dużą bitwę z Niemcami. Gdyby tego nie uczyniła, no to oczywiście byłaby zniesławiona w pewnym sensie, dlatego że no, te inne jej różne akcje, no owszem, były różne akcje, nawet spore, ale głównie na ziemiach wschodnich, prawda, które już Sowieci uważali za swoje własne, znaczy głównie w Wilnie i Lwowie. No, ale tutaj na terenach rdzennej Polski, no tego obszaru przynajmniej, które oni przeznaczyli za państwo formalnie przynajmniej niepodległe, nie byłoby żadnej wielkiej akcji ze strony AK. I to by ją trochę jednak pogrążyło w opinii, prawda? I w ogóle cały nasz naród by pogrążyło, że tak, prawda, obiecywali, że zrobią powstanie, że zrobią jakąś większą akcję, a nie zrobili, uchylili się właściwie od walki. Więc, no i mi się zdaje, że dzięki temu właśnie, żeśmy stoczyli tę wielką bitwę powstańczą, oprócz oczywiście zasług bojowych armii polskiej na zachodzie, no i jeżeli tak, prawda, opinie obu stron weźmiemy pod uwagę, no to też działania tej polskiej, rzekomo polskiej armii, która walczyła po stronie Sowietów, prawda, tych berlingowców tak zwanych. No ja mówię rzekomo, no to była jednak Polska pod względem składu osobowego. Aha, no tylko, że oficerowie byli rosyjscy, tak. No ale oczywiście większość była polska, więc to też, no jednak to była jakaś polska armia, prawda, niesamodzielna, no ale więc wiąże te wszystkie działania, ale jeszcze, prawda, dodając powstanie, które było bardzo poważnym działaniem, prawda, jednak związało spore siły niemieckie na 2 miesiące, to wpłynęło na to, że Polska była bardziej traktowana poważnie i, no i życzliwie po prostu przez aliantów, którzy zwyciężyli wojnę, nie wyłączając nawet Sowietów. Gdy chodzi o, bo my przecież nasze granice zachodnie zawdzięczamy głównie Stalinowi, to prawda, musimy sobie szczerze powiedzieć, tak było, prawda, bo no nasi alianci, znaczy Amerykanie i Brytyjczycy, nie chcieli nam dać aż tak dużo, prawda? Raczej uważali, że powinniśmy się skromniejszymi nabytkami zadowolić, natomiast na wschodzie uważali, że powinna być ta linia Kersona, którą sami zresztą zaprojektowali, prawda, około roku 20. A Stalin właśnie zażądał tej maksymalistycznej linii Dolnej Odry i Nysy Łużyckiej. No i wywalczył, prawda, dla nas ten. I ja obawiam się, że tego by, no on jednak też sobie pomyślił, chociaż oczywiście no, wrogo był do nas nastawiony i wcale nie chciał nam dogadzać, no ale przede wszystkim chciał zaszkodzić Niemcom, jako no, chociażby bardzo obwinionych wobec Sowietów, prawda, i groźniejszych dla nich w przyszłości również, prawda. Więc chciał ich ukarać i osłabić jak najbardziej. I dlatego dał nam tę linię Dolnej Odry i Nysy Łużyckiej. Stalin. No i na to się w końcu, chociaż się opierali, ale jednak alianci zachodni też zgodzili się na to, bo jednak polski wkład w tę zwycięską wojnę przeciwko hitlerowcom był jednak spory, jeżeli właśnie. A gdyby Armia Krajowa uchyliła się od tej większej bitwy, prawda, którą stoczyła w Warszawie, to
No, obawiam się, że bylibyśmy bardziej lekceważąco traktowani, zarówno przez zachodnich, jak i przez wschodnich, prawda? I obawiam się, że chociaż nie ma bezpośredniego związku między naszą granicą zachodnią powojenną, to jednak ona ma związek jakiś istotny, pośredni właśnie z powstaniem warszawskim. Panie majorze, tak. Bo głównym takim argumentem przeciwko temu, że powstanie nie powinno wybuchnąć, są ogromne straty w ludności cywilnej. Podobno pierwsze plany na powstanie było takie, że powstańcy mieli opuścić miasto i gdzieś walczyć poza Warszawą, jednak finalnie to powstanie wybuchło w środku miasta, można powiedzieć, no i spowodowało między innymi rzeź na Woli i tak dalej. Jakby pan major do tych argumentów się odniósł właśnie. No, ja uważam, to był fantastyczny plan, że opuścimy miasto i będziemy walczyć gdzieś w polu poza miastem, no bo dlatego, że myśmy nie mieli szans w walce z Niemcami na terenach otwartych. No, przecież ze względu na miażdżącą przewagę ogniową, że tak powiem, ze strony Niemców, którzy dysponowali poważną bronią, ciężką, a myśmy prawie żadną, no prawie wcale nie mieliśmy tej broni ciężkiej, no przynajmniej w porównaniu z Niemcami to było, no właściwie nic, no. Ani samolotów, ani większej liczby dział, ani moździerzy, no jakieś tam kilka granatników, trochę karabinów maszynowych, ale raczej ręcznych, więc też nie mieliśmy, oni mieli całe gniazda ciężkich karabinów maszynowych. Także żadna walka poza miastem nie rokowałaby najmniejszego powodzenia. Myśmy bardzo szybko przegrali, zostali no po prostu zrolowani, jak to Niemcy się prawdopodobnie wyrażali. Szybko zostalibyśmy zrolowani, natomiast pod osłoną domów, mimo tej ogromnej rocznicy uzbrojeniu, żeśmy jednak walczyli 2 miesiące, chociaż mieliśmy walczyć tylko kilka dni. Przecież szykowaliśmy się na kilka dni walki, dlatego żeśmy jednak wierzyli w tę pomoc sowiecką. I uważam, że wcale to nie była taka wielka głupota ze strony naszego dowództwa, że wierzyło w tę pomoc sowiecką, dlatego że naturalnie w ich interesie było właśnie pomóc nam zająć Warszawę jak najprędzej, prawda, ruszyć dalej na Berlin, żeby jak najwcześniej zająć ten Berlin. Tak oni sobie, prawda, opóźnili zajęcie Berlina o pół roku bodajże, prawda? Gdyby oni wtedy skorzystali z tego przyczółka, któryśmy stworzyli, albo w każdym razie im pomogli uzyskać, prawda? To no, oni by od razu mogli maszerować dalej na Berlin wtedy. A poza tym mieliby w ręku całe nasze dowództwo i całe kierownictwo polskiego państwa podziemnego. To też, prawda, no, byłoby przez to wielkie korzyści mieli, no bo mogli no, zmuszać, no po prostu przecież nie stać nas było teraz do wojny z Armią Czerwoną, kiedy już żeśmy w tej Warszawie resztkami się ugonili właściwie, nie mieli jedzenia, nie mieli amuniacji, przecież wystarczałoby, żeby na przykład nie dopuścili jedzenia nam i uzbrojenia, prawda, mogli do wielu rzeczy zmusić i też by się to skończyło pewnie aresztowaniem całego dowództwa i całego kierownictwa polskiego państwa podziemnego, co byłoby właśnie w ich interesie, bo tak oni poszli do niewoli niemieckiej, pojechali na zachód, tam już pozostali, prawda, całe to dowództwo AK i polskiego państwa podziemnego, no i tam szkodzili Sowietom propagandowo, prawda. Oczywiście, a tutaj no, byliby w ręku Sowietów i zmuszani byli, chociaż no, nie przystaliby na pewno na wszystkie żądania Sowietów, co by się skończyło, to zresztą dla nich tragicznie, tak jak dla tych 16 aresztowanych, prawda, później. No, ale jakieś tam ustępstwa by musieli poczynić, prawda. Więc, no i poza tym, mieliby lepszą opinię w narodzie naszym, że jednak stolicę Polski uwolnili, prawda?
nie dopuścili do jej zniszczenia. No więc oni, uważam, wcale, tak oczywiście z ich punktu widzenia, wcale nie postąpili mądrze, wydając nas na pastwę Niemcom, prawda, i czekając tak długi czas, odwlekając swoją swój własny pochód na zachód dalszy, prawda. To było właśnie, uważam, niemądre postępowanie. Stalin wiele zresztą takich błędów popełnił, bo to była taka brutalność, że wobec wroga to on, on musi go zniszczyć, on musi go, prawda, choćby cudzymire, więc jego koncepcja była zniszczyć nas rękami Niemców, ale no właściwie, no to czy oni sami nie mogliby tego, czy oni, Armia Czerwona była wtedy tak silna, prawda, w tym okresie, tak, prawda, nad naszą Armią Krajową przeważała, że nie potrzebowała pomocy Niemców do tego, żeby zniszczyć Armię Krajową. No więc to było głupie postępowanie, uważam, z ich strony. No i tak. Panie majorze, wspomniał pan, że były braki w uzbrojeniu. Tak. Bo też jednym z tych argumentów najczęściej podejmowanych przez przeciwników, bo ja też, drodzy widzowie, wspomniałem o Piotrze Zychowiczu, ale to nie jest jedyna osoba, która krytykuje, bo to są naprawdę, znaczy krytykuje. No dużo osób ma różne poglądy i on jakby nigdy nie kwestionował męstwa i heroizmu, jakie dokonali powstańcy, tylko czysto pragmatycznie patrzył, że decyzja ta ekonomicznie czy życiowo była nie najlepsza. Natomiast te braki w uzbrojeniu, no źródła są sprzeczne, ale wiele źródeł mówi, że tam zostały wydane złe rozkazy przed tym wybuchem, że wybuch powstania został przyspieszony przez jakieś działania Niemców i przez to powstanie, mimo że już mówiło się im wcześniej, nie było do końca odpowiednio przygotowane. Tak. Oczywiście ja też uważam, powstanie o miesiąc za wcześnie zostało wywołane. Przecież Sowieci zaczęli zajmować Pragę dopiero we wrześniu. No właśnie. A my z początkiem sierpnia, ale po prostu generał Burko-Murowski, który był, no co, nie kryjmy tego, dość słabym dowództwem, po prostu jego, to zadanie jego przerastało. To nie był człowiek stworzony do tak wielkich rzeczy, prawda. On mógł jakimś tam oddziałem, jakimś tam, prawda, poddowódcą być, prawda, jakimś oddziałem nawet większym kierować, ale nie całą naszą armią, nie całym powstaniem. Także on nie wytrzymał nerwowo i jakiemu raptem doniesiono, że czołgi sowieckie wkraczają na Pragę, to nie wytrzymał i dał rozkaz do powstania już po zebraniu, prawda, tego przedstawicielstwa, które obradowało właśnie w sprawie powstania. Ciągle tam były kłótnie na ten temat, czy już zaczynać powstanie, czy nie. I on był pod dużym naciskiem ze strony stronnictwa, które chciało to powstanie wywołać jak najprędzej, i tym zwłaszcza generała Okulickiego. On był właśnie tym, no, przez co tak Zychowicz go bardzo oskarża, nawet uważa Okulickiego wprost za człowieka złamanego przez Sowiety, który działał w interesie Sowietów. No co do tego, to jednak nie ma dowodów takich pewnych. To jest, no, można brać to pod uwagę, że tak było, ale raczej chyba nie. No, nie sądzę, że to był człowiek, żeby dał się do tak haniebnej roli, prawda, przeznaczyć jako po prostu agent sowiecki. No ale w każdym razie on naciskał na to, żeby powstanie zrobić jak najprędzej, dlatego że Sowieci mogą nas wyprzedzić, mogą wkroczyć do Warszawy, kiedy my jeszcze nie będziemy, prawda, w akcji. Więc Burko-Murowski, tak naciskany, prawda, jak usłyszał, że czołgi radzieckie rzekomo wkraczają na Pragę, no to wydał rozkaz do powstania przedwczesny i bardzo też zanadto krótkoterminowy. Jedną dobę, prawda, wynosi od wydania rozkazu do godziny W. Była jedna doba, kiedy, prawda, ten rozkaz nie dotarł do wielu poddowództwów, którzy przecież musieli przede wszystkim swoje magazyny broni opróżnić. No więc to było, prawda, za krótki termin.
do stania, jednocześnie też zawsze zbyt wczesny, dlatego że już wiadomo było, że Niemcy atakują Rosjan na wschód od Warszawy i powstrzymują ich. No ja przynajmniej miałem takie wiadomości, bo ja osobiście w momencie wybuchu powstania nie wierzyłem, że było odwołane, było pogotowie bojowe nasze i były właśnie te plotki, że Niemcy już atakują na wschód od Warszawy i powstrzymują Armię Czerwoną, więc ja też nie. I przez to miałem tam różne kłopoty, że nie wierzyłem ten wybuch powstania, taki wczesny. No ale no, rzeczywiście, błędy popełniono, niewątpliwie. Tak samo, prawda, Warszawa była w ogóle słabo uzbrojona, a jeszcze dużą część broni oddano tej wołyńskiej dywizji AK. No o czym właśnie Cychowicz pisze, i słusznie pisze, że to był błąd, no bo po co właściwie ta akcja burza, to uważam, no nie bardzo miała sens, no bo po co było iść jeszcze pomagać Armii Czerwonej, która i tak miażdżyła Niemców już wtedy, prawda, gnała ich na zachód, a my jeszcze musieliśmy sami nadstawiać głowę, prawda, i pomagać Armii Czerwonej, która potem nas rozbrajała i to w najlepszym razie rozbrajała, a czasem nawet atakowała, prawda, i niszczyła te oddziały AK, które miały jej pomagać. No więc to był ten nacisk aliantów zachodnich, że prawda, dogadajcie się jakoś z tą Rosją, nie bądźcie tacy, prawda, obecnie jej uparci, wrodzy, dogadajcie się jakoś ją. No i Mikołajczyk pojechał do Moskwy, prawda, właśnie, żeby się dogadać. Wtedy, no ale cóż, on się nie dogadał się też, prawda. Nie dogadał się, dlatego że Stalin nie pomógł powstaniu, więc cóż on właściwie zyskał. No i tak, także ta dywizja wołyńska, która z jednej strony działała za późno, kiedy już Ukraińcy wymordowali całą prawie ludność polską Wołynia, a z drugiej strony no, za wcześnie, bo po co było jeszcze wspierać Armię Czerwoną, która doskonale sobie radę dawała, więc koniecznie musieliśmy się wykazać, że walczymy przeciwko Niemcom i też ramię w ramię z tą Armią Czerwoną, która w ogóle nie uznawała przecież Armii Krajowej. Ona w ogóle nie uznawali tej Armii Krajowej. Po co było właściwie? Także rozbroili Warszawę, no i przez to Warszawa była bardzo słabo uzbrojona. Na samym początku no to było zupełnie fatalne. No i jeszcze wydano ten rozkaz, żeby atakować wszystkie pozycje niemieckie. Wszystkie, prawda? A Niemcy no jednak mieli jakiś wywiad, chociaż nie przetkali Armii Krajowej tak gruntownie jak potem Sowiety, ale jednak jakiś tam swój wywiad mieli przez Volksdeutschów różnych i dowiedzieli się, prawda, o tej godzinie wuj, zajęli stanowiska i przywitali nas, prawda, zmasowanym ogniem. Także że ten pierwszy atak był bardzo, bardzo nieudany, ogromne straty przyniósł i bodajże nic wtedy nie zdobyto. Ja już nie pamiętam, czy coś tam, no może coś pomniejszego, ale chyba nic nie zdobyto, dlatego że nasze uzbrojenie było fatalne. Było wielu w ogóle, co nic nie mieli. Było wielu takich, którzy mieli po granacie na przykład w ręku. No co to znaczy, prawda? Po jednym granacie. Po jednym granacie, tak. No albo krótki pistolecik, no albo chociażby długi ten pistolet automatyczny, który się zacinał często, albo karabinek, no karabinek znowu trzeba było strzelać pojedynczymi strzałami. Jakieś tam parę ręcznych karabinów maszynowych, no ale zająć stanowisko to też nie było tak łatwo, także no Niemcy odparli te wszystkie ataki rzeczywiście i to było
sam początek powstania był fatalnie zorganizowany, dlatego że wielu nie dotarło do własnych jednostek. Prawda? W porę nie zdążyli zmobilizować swoich oddziałów i tak, takie były rzeczy. No ale jednak z drugiej strony to jest podziwu godne, uważam, dla Armii Krajowej, że ona wytrzymała 2 miesiące i właściwie mogła wytrzymać jeszcze, mogła walczyć jeszcze dalej właściwie. Tylko ze względu na cierpienia ludności cywilnej, która nie miała co jeść po prostu. W strasznych warunkach żyła po tych piwnicach. Dlatego, prawda, nie było już, prawda, żadnych widoków. Wiadomo było, że już się Sowieci nie ruszą z pomocą dla nas, więc doszło do tej kapitulacji powstań. Przeciwnicy powstania głównie argumentują, że tak naprawdę to była banda dzieci z karabinami czy pistoletami, albo nawet bez, wysłana przeciwko niemieckim czołgom. Czy to tak rzeczywiście wyglądało? Trochę tak, trochę w tym jest, nawet sporo w tym jest racji. Tylko wiecie, że dzięki budynkom myśmy mogli walczyć właściwie, że mieliśmy tą, prawda, osłonę i czym się dało, strzelaliśmy. Uzbrojenie na początku było fatalne, ale potem stopniowo było coraz lepsze, dlatego że jednak zdobywaliśmy na Niemcach. Na Żoliborzu, gdzie walczyłem, to dużo żeśmy zdobyli. Staczaliśmy takie potyczki z patrolami niemieckimi i ciągle zdobywaliśmy broń, nawet karabiny maszynowe, oczywiście takie lekkie, ręczne. No i coraz było lepsze uzbrojenie. No, było trochę tych zrzutów alianckich, chociaż ten największy zrzut amerykański, wiecie, 18 września, znaczy bardzo późno, dlatego że przed tym Stalin nie chciał się zgodzić na międzylądowanie samolotów alianckich. Znaczy oni mogli brać mało tej broni, bo musieli brać duży zapas paliwa, prawda, bo na przylot zrzucić i jeszcze, prawda, mieć czym wrócić na swoje stanowisko na Zachód. Także on wreszcie dopiero tam gdzieś już pod koniec powstania łaskawie się zgodził, żeby samoloty alianckie lądowały na lotniskach radzieckich, znaczy tych, na terenach zajętych już przez Sowiety. No i wtedy był ten potężny nalot amerykański 18 września. Myśmy widzieli, jak cała, prawda, armia tych samolotów, prawda, leci, tych liberatorów wielkich, rzucają jakieś zasobniki. Nawet te zasobniki przez niektórych zostały wzięte początkowo za ludzi zrzucanych, bo to tak wyglądało, prawda, pionowe takie podłużne. Były zrzucane zasobniki, więc już zaczęli wiwatować, że desant. No i widzimy, taka masa tych zasobników z bardzo cennym na pewno ładunkiem leci w naszą stronę, bo wiatr akurat wiał, bo oni tak przed naszymi stanowiskami byli na Żoliborzu, prawda, my w stronę naszych stanowisk tu leciało, ale wiatr był silny i potem widzimy, że wszystko to leci na Bielany, na stanowiska niemieckie. Ani jednego żeśmy w Żoliborzu nie dostali zasobnika. Wszystko to poleciało w prezencie dla Niemców. Także potem, jak żeśmy szli do niewoli, to oni nawet mówili: dziękujemy za czekoladę. Więc tak. Ale jednak tej broni mieliśmy coraz więcej, także pod koniec tej broni było jednak sporo już. Już bywały takie sytuacje, że broni było więcej niż żołnierzy, na przykład na Czerniakowie. No ale zawsze Niemcy mieli nad nami ogromną przewagę ogniową, no bo my dysponowali bronią ciężką, a myśmy tej broni ciężkiej. Nie mieliśmy armat, nie mieliśmy moździerzy, prawda? Nie mieliśmy samolotów, przecież oni bombardowali z samolotów ciągle nas.
Także... Panie majorze, bo siedzimy sobie teraz w restauracji u Wieniawy, wypiliśmy wcześniej po smacznej kawce i z takiej pozycji siedzącej po iluś latach łatwo jest oceniać to, co się działo kiedyś, tak? Aha. Każdy teraz może powiedzieć coś, dodać coś od siebie. Aha. Czy bolą pana jako uczestnika powstania niektóre opinie na temat tego powstania? Czy jakoś dotykają pana osobiście, czy raczej... Osobiście. No, nie osobiście, może nie całkiem, bo ja uważam, no dużo można zarzucać powstaniu naturalnie, ale tak, po pierwsze człowiek w ogóle jest, prawda, ułomny i omylny, prawda, więc druga strona też popełniała błędy. No myśmy oczywiście popełniali błędy, ale może za dużo rzeczywiście było tych błędów. Tak jak na przykład, no to przede wszystkim to, ten termin powstania, taki bardzo krótki i za wczesny jednocześnie. To był może nawet największy błąd, ale tak, na przykład atak na dworzec gdański, który był robiony z dwóch stron, no cele, oczywiście celem pomocy dla Starego Miasta, które już dogorywało. Właściwie było tak ściekle przez Niemców atakowane, przede wszystkim bombardowane z powietrza, nawet ostrzeliwane artylerią, bronią ciężką w ogóle. Więc chcieliśmy się połączyć, żeby tam przeszli żołnierze z Campinosu. Przede wszystkim było ono sporo tych żołnierzy w Campinosie, którzy byli jako tako uzbrojeni, przynajmniej mieli karabiny, mieli trochę karabinów maszynowych, trochę tam granatników, więc gdyby oni się przedostali na Stare Miasto, tylko ja osobiście uważam, że i tak by miasto upadło, no, tylko że to jeszcze dodatkowe ofiary byłyby wtedy, bo oni by nie zatrzymali. Niemieckie natarcie było tak silne i tak przewyższającymi siłami, zwłaszcza pod względem uzbrojenia dokonywane, że oni by nawet, no trochę by przedłużyli tę agonię, prawda, powstanie na Starym Mieście, że dłużej by się broniło, ale jeszcze by sami mieli dużo ofiar i w ręce Niemców by wpadło więcej broni. No, ale w każdym razie, no chwilowo, że to miało jakoby właśnie wzmocnić powstanie to, że kontakt zostałby nawiązany między Starym Miastem i Żoliborzem i Puszczą Campinoską, która miała kontakt z Żoliborzem. Z Żoliborzem, prawda, bardzo długi czas, w każdym razie w sierpniu. No, to się nie udało, prawda? Aha. Więc chciałem powiedzieć, jakie błędy były popełnione. No na przykład był atak z naszej strony, który się rozpoczął o godzinie 2:30 w nocy. Więc powiedzmy, no dajmy na to nie za późno, chociaż uważam, że i myśmy powinniśmy byli trochę wcześniej zaatakować. Ale od strony właśnie Starego Miasta nie wiadomo czym po cholerę ten dowódca był taki, Janaszek się nazywał. Janaszek, pseudonim Bolek, zwlekał, chociaż do niego już przychodziły delegaty. Czekamy, no prosimy o ten rozkaz, o natarcia. On raczył dopiero, jak już było widno właściwie, to on wreszcie raczył wydać rozkaz do ataku, kiedy już ci atakujący byli widoczni dla Niemców, prawda? I wtedy Niemcy oczywiście spowodowali znacznie większe straty, niż gdyby oni atakowali po ciemku. No więc też jakiś fatalny, bo nie wiem, co tym wariatem kierowało. On podobno czekał, aż zobaczy skutki natarcia od strony Żoliborza. No, mój się, prawda? No te linie niemieckie były bardzo szerokie, właściwie były dwie linie, jedna od strony Żoliborza, druga od strony Starego Miasta, także... No a gdybyśmy atakowali równocześnie, no też byśmy przegrali, kochani, dlatego że oni mieli tak szaloną przewagę ognia, że no, odpadli, tylko sami może by mieli większe straty, może większe kłopoty jakieś, prawda? Też by odpadli, nawet gdybyśmy
atakowali równocześnie, ale tak jak jeszcze, prawda, atak wyszedł, kiedy już żołnierze byli widoczni, no to, to zupełna głupota jakoś była. Także były niewątpliwie błędy popełnione. Nie wiem, kto najbardziej za te błędy odpowiada. No w każdym razie wódz naczelny nie był słaby, nie, no nie był na to nie dorósł do tego zadania. Komendant Warszawy, Monter, też chyba nie był na tym poziomie, żeby... A kto wśród żołnierzy Armii Krajowej z tych generałów miał taki największy szacunek w tamtym czasie? Aha, nie chwyciłem, że co? Który z generałów, przywódców armii miał największy szacunek wśród żołnierzy w tamtym momencie? To był generał Anderson? Niżsi dowódcy. Raczej niżsi. Tak, ci podwykonawcy, prawda, którzy no, mieli kontakt z żołnierzami, prawda, i na Żoliborzu no, na przykład był ten, prawda, Niedzielski, który miał stały kontakt z żołnierzami. No, ale to też taki sobie był dziadunią, właściwie on, nie wiem, czy to był taki dobry dowódca w sumie. Kochani, no w każdym razie, tak by nie było, ze strony Niemców też były błędy różne popełnione, bo właściwie Niemcy mogli powstanie zlikwidować bardzo szybko, gdyby tak uderzyli większymi siłami już w pierwszych dniach, kiedy myśmy no nie mieli prawie tego uzbrojenia, oni gdyby czołgami prawdę uderzyli. To jest tak, że Niemcy zlekceważyli trochę to powstanie. Tak, także Niemcy też swoją przewagę. Aha, niektórzy mówią, no takie zdanie słyszałem, może to jest nawet i racja, że ten atak na wszystkie stanowiska niemieckie, chociaż on wydawało się, że był nonsensowny, prawda, bo należało chyba zaatakować tylko te gorzej bronione, jakieś pomniejsze stanowiska. Jednak miał ten plus, że Niemcy przestrzenili nasze siły, prawda? Bo myślę, jeżeli oni tak wszystko atakują, no to widocznie mają jakieś większe siły, prawda? No i to było widać, że Niemcy przeceniają nasze siły. Także bali się atakować jakieś większe obszary, prawda? Te, które no, niezbędne były, więc oni niezbędnie sobie chcieli przebić taki szeroką drogę do Wisły i dlatego tak wściekle atakowali najpierw Wolę, potem Stare Miasto, w końcu Czerniaków, jak prawda groził tam przyczółek, prawda, przyczółek z prawej strony Wisły. To oni, prawda, likwidowali taki punkt, żeby nie było połączenia z armią sowiecką, która już stała na pracę, no i żeby oni mieli szerokie dojście do mostów, do Wisły, bo oni początkowo przerzucali swoje siły na drugą stronę Wisły i wycofywali się, prawda, też ich wojska będące na wschód od Wisły musiały mieć drogę do wycofywania się, więc oni, znaczy tak, dlatego oni sobie przerąbali te, prawda, zasadnicze dojścia, a resztę tak sobie zostawili. No niech te dzieci sobie tam nam z boczku sobie się zabawiają w wojenkę, prawda? Tak, ale potem dopiero jak już mieli tego wszystkiego dosyć, po 2 miesiącach przystąpili do rozprawy z całym powstaniem. No i co trzeba, że początkowo oni mordowali całą ludność cywilną. To spotkało wolę do pewnego stopnia ochotę, no ale nie w tym stopniu ochotę, jednak nie cała ludność była mordowana. No ale na woli oni straszne rzeczy, około 50 tysięcy ludności cywilnej wymordowali. Takie były rozkazy, prawda, ze strony Führera. Ale trzeba przyznać, że jak dowództwo objął ten Fundenbach i jemu wtedy poddowódcy powiedzieli, że
My nie mamy kiedy właściwie wojować z powstańcami, bo musimy się uganiać za cywilami i mordować ich, prawda? I tak skrupulatnie dom po domu iść, prawda, i wszystkich mordować, to też jest jednak spore zajęcie. Więc oni powiedzieli, my nie mamy kiedy i jakimi siłami walczyć, więc to nie ma sensu. No i on wydał rozkaz, żeby już tylko rozstrzeliwać oczywiście powstańców wziętych do niewoli i w ogóle takich w wieku bojowym mężczyzn, no to takich w najlepszym razie do obozu koncentracyjnego kierowano. Prawda? Reszta to szła albo na roboty do Niemiec, albo no już takich starszych ludzi, to, czy dzieci, to wywozili gdzieś, prawda, w generalną Kumerię, gdzieś tam w teren pod Kraków. Na przykład moi rodzice trafili pod Kraków, pod Miechów dokładniej mówiąc. Aha, więc tak. Tak, więc Niemcy w każdym razie mogli, tylko musieliby, prawda, zaangażować większe siły. No, względnie krótki okres większe siły zaangażować i całe powstanie mogli wtedy stłumić, a jednak tego nie zrobili i mieli, prawda, ten kłopot przez 2 miesiące, prawda? Panie majorze, tak. 2 pytania na koniec już tej części o powstaniu. Jedno będzie poważne, drugie będzie troszeczkę mniej poważne. Może zacznijmy od tego mniej poważnego. No bo w powstaniu brali udział młodzi ludzie, w większości młodzi ludzie, tak. Młodzi chłopcy, młode tak. Dziewczęta, które wcześniej kilka lat spędzili tak naprawdę pod okupacją. Jak to wyglądało z waszej perspektywy jako powstańców? Czy wy w ogóle, no bo młody człowiek chce się bawić, chce tańczyć, chce śpiewać, chce słuchać muzyki. Czy w ogóle podczas powstania, nie wiem, były na przykład walki, a wieczorem jakaś impreza, czy nie? Nie, no wiecie, w ogóle pod okupacją niemiecką to nie było tak wesoło. W ogóle było życie ciężkie, większość była biedna. No, właściwie tylko ludzie bardzo zamożni jedli do syta. A tak reszta to właściwie nie dojadała. Bo może dokończę pytanie, bo mając codziennie w głowie myśl, że to może być ostatni dzień życia, tak? No bo jak się walczy, to czy właśnie to nie powodowało tego, że... No tacy może i byli, tak. Nawet jest taka piosenka o Wimrze, prawda? My młodzi, nam Wimber nic nie szkodzi, więc pijem go litrami, Bóg z nami. To była właśnie pod okupacją taka piosenka. Nie, ale to, no, tego się tak specjalnie nie widziało, wiecie, że jednak, no ja nie wiem, może ja nie miałem takiego bardzo szerokiego, prawda, wglądu w całą młodzież, ale tak jak ja widziałem, no to wszyscy tacy, no, porządni ludzie, jakby się powiedziało, prawda, jacyś, no, uczący się, w każdym razie wszyscy byli zaangażowani w konspirację. I takiego hulaszczego trybu życia, no nie, no powiedz nie hulaszczego, ale takiego swobodnego życia nie prowadzili, bo byliśmy stale przecież zaszczuci, że się tak wyrażę, przecież stale za nami goniono na ulicach, zatrzymywano tramwaje, no każdej chwili człowiek był narażony, że może być przyaresztowany, prawda, i w najlepszym razie pojechać na roboty do Niemiec, a jak choć trochę podejrzany, to do koncentraka, prawda, pomijając już te straszne badania, prawda, na Gestapo, z torturami połączone zwykle, prawda, więc byliśmy stale zagrożeni, tacy, prawda, stale na nas polowano, na ulicach ciągle były te łapanki, prawda, ciągle był aresztowany, no każdy, nie wiadomo było, czy w nocy przyjdą po nas, prawda, więc no, życie było ciężkie, wtedy trudne i chociaż nie, no niektórzy byli tacy cwaniacy, co dawali sobie radę, no na przykład wielu się zajmowało szmuglem, znaczy jeździli na wieś po żywność, zwłaszcza dlatego, że Niemcy nam dawali na kartki, ale oczywiście bardzo niedostatecznej ilości, głodowe racje to były.
Więc był czarny rynek poza tymi kartkami. I to trzeba było przywozić ze wsi. No, ale Niemcy polowali, więc Niemcy ciągle wpadali do pociągów, to żandarmi się tym zajmowali, żandarmi, no i po prostu konfiskowali, czyli no straszne sceny się odbywały, bo to ludzi wieźli, prawda, za pazuchą miał tam, prawda, zapakowaną rąbankę kiełbasy i tak dalej. A żandarmi wpadali, wszystko to odbierali, więc taki szmugler, jak stracił tyle towaru, był stratny, to musiał to sobie jakoś odbić, więc jeszcze ceny podwyższał. Także ceny na tym czarnym rynku były prawda, bardzo wysokie, więc żeby jeść do syta, to trzeba było być zamożnym człowiekiem, naprawdę. No. No, takie były, na przykład chleb kosztował 20 zł kilo, a pensja przeciętna wynosiła 200 zł. Proszę, no więc 10 kilo chleba mogłeś kupić za pensję, więc trzeba było jakoś kombinować, jakoś tam na boku zarabiać różnymi handelkami, różnymi szmuglami, no więc wszyscy byli zajęci, prawda, tą walką o byt, że się tak wyrażę, prawda. No wyjątkiem bardzo zamożnych ludzi, którzy mieli jakieś, no, na przykład niektórzy inżynierowie mieli dosyć intratne zajęcia. No jacyś tam kolaboranci, byli lekarze, jacyś tam, prawda. No, ale no, większość ludzi to biedę klepała, prawda, i ciężko musiała walczyć o swój byt, także... No, ten udział w konspiracji był naturalnym, moim zdaniem, naturalny odruch, prawda, ludzi zgnębionych, prawda, którym no, odmówiono nam zresztą wykształcenia, przynajmniej wyższego, ogólnego, bo w końcu były tylko szkoły zawodowe, znaczy były takie zawodówki i kursy przygotowawcze do tych szkół zawodowych. Nie było żadnych liceów ogólnokształcących, ani oczywiście uniwersytetów, takich akademii żadnych, więc szkoła na przykład była budowlana, to moja siostra skończyła szkołę budowlaną, ale też zaraz ci, co skończyli, dostali powołania na pracę do Niemiec. No, potem trzeba było się, żeby na przykład wykręcić się od takiej wysyłki do Niemiec, to trzeba było łapówę płacić nim. Oni byli dosyć jednak skorumpowani i pobierali łapówy, ale wysokie. Trzeba było mieć pieniądze, żeby właśnie opłacić to, a tak samo za schwytanych. Też wielu schwytanych na ulicach wykupywano po prostu wysokimi łapówkami wręczanymi Niemcom. No takie było właśnie, no, mało było takich ludzi, co sobie mogli żyć beztroską. Tak. I panie majorze, ostatnie pytanie o Powstaniu Warszawskim. W wywiadzie u Michała Cichego powiedział pan, że nam te ostatnie dwa dni, bodajże powstanie, zostaliście już otoczeni. No i tam użył pan takiego sformułowania, że wtedy to miał pan frajdę strzelania do tych Niemców, dopiero wtedy. Co się działo w pana głowie w momencie, w którym miał pan świadomość, że jesteście otoczeni i to zaraz może być koniec? Tak. No wiesz, ja tak właśnie myślałem, że to już jest nasz koniec. Nas po prostu wytłuką wszystkich, no bo widziałem tą ogromną różnicę uzbrojenia. Oni już, prawda, całą dywizję czołgów, znaczy czołgi i piechota, no to czy żoliborzy ze wszystkich stron atakują. Także wszystko już wkrótce znalazło się pod obstrzałem, dlatego że Żoliborz miał mało takich wysokich budynków. Wtedy zwłaszcza, teraz też, no ale wtedy zwłaszcza to było bardzo mało dużych budynków, więc mało było tej takiej osłony. Były co prawda zrobione rowy dobiegowe, prawda? No więc oni już atakują i
żeśmy słyszeli to, bo to nam ogłosili, że właśnie alianci wystąpili nasi, żeby nas Niemcy traktowali jako kombatantów, jako normalnych żołnierzy, brali do niewoli, prawda, nie rozstrzeliwali jak bandytów, bo oni przedtem, prawda, to byli polnisze banditni, prawda, to było wszystko, więc i w zasadzie oni do pewnego czasu, chyba do połowy września co najmniej, oni rozstrzeliwali wszystkich, znaczy jeńców właściwie nie brali. Bez sądu po prostu, od razu. Tak. Rozstrzeliwali powstańców. A co się stało, że zmienili zdanie i wzięli was do niewoli, a nie rozstrzelali? Aha, no bo jest ich widocznie więcej nacisnęli jednak ci alianci zachodni, że jeżeli nie będziecie traktować tych, prawda, polskich partyzantów jako normalnych żołnierzy, no to my się odegramy na waszych jeńcach, których już wtedy mieli bardzo dużo. No bo to było chyba tak, że właśnie Niemcy już mieli świadomość, arenie, że przegrywają, najmniej, prawda? Tak. I bali się konsekwencji później swoich czynów. Tak, więc oni zaczęli wreszcie nas, prawda, tak brać normalnie do niewoli. Ale ja pamiętam, myśmy coś takiego tam słyszeli, ale wiedzieliśmy, że jednak, no, że to nie jest taka sprawa całkiem załatwiona. Wiedzieliśmy, że tam, gdzie likwidują powstanie, to wielu jednak zawsze zamordują tych powstańców od razu albo potem, no. Więc byliśmy narażeni na śmierć. Ja osobiście to byłem, wiecie, już prawie przekonany, że no to już koniec życia. Nas wszystkich wybiło i cywilów, wśród których byli moi rodzice, więc i moi rodzice zginą, i ja zginę, bo siostra była wtedy w parasolu, więc tam. Nie, ale ona na Starym Mieście już poszła. Więc tak, w każdym razie, no już ja się z tym pogodziłem, więc tylko myślę sobie, trzeba drogo sprzedać życie. No i prawda, jak najwięcej pójść do tych nim. Wykorzystać, prawda, okazję. No, ale nie wszyscy może mieli takie nastawienie, bo wielu było takich, którzy dzielnie walczyli przed tym, a potem się już trochę zniechęcili. Jak już widzieli, że powstanie przegrywa, prawda? No właściwie no to już było pewne, że przegrywamy, że już niedługo będzie jakaś kapitulacja. No to oni zniechęcili się do walki. Też byli tacy, co najpierw bardzo, bardzo byli bohaterscy, a potem już się trochę dekowali pod sam koniec, żeby nie polec, patrzcie. Żeby jednak to życie zachować na koniec. No, u mnie było odwrotnie, ponieważ czułem ciągle niedosyt, że za mało się jednak do tych Niemiaków nastrzelałem. Oni ciągle do nas i do mnie strzelali, zwłaszcza tam pod dworcem gdańskim, mnie przecież ranili. No, więc trzeba się na nich odegrać i drogo sprzedać swoje życie. No i starałem się jak najwięcej, prawda, nastrzelać do Niemiaków i to mi się udało w pewnym sensie, prawda, aż do zaraz do połowy drugiego z tych dwóch ostatnich dni, kiedy zostałem leciutko, tak, o tak pocisk tutaj przeszedł i taki kawałek mi ciała wyrwał u nasady nadgarstka, to już wtedy nie bardzo mogłem strzelać tą prawą dłonią, więc tak do... Zresztą już nie było skąd strzelać, bo myśmy się wtedy już wycofywali, więc ja, prawda, starałem się nastrzelać do końca. Potem raptem przychodzi rozkaz, że wycofujemy się na Dolny Żoliborz, dlatego że Sowieci nam obiecali przysłać pontony przez Wisłę. I no ja tak sobie pomyślałem, a to jakaś bzdura, dlatego że żeby do Wisły się dostać, trzeba zdobyć wały wiślane przez Niemców obsadzone. A między wałami i terenami zabudowanymi jest duża przestrzeń otwarta, którą by trzeba przebić, a to wszystko już było pod gęstym obstrzałem niemieckim. Także dotrzeć do tych wałów było bardzo trudno żywym, a potem jeszcze zdobyć te wały, prawda? Ładnie. Których Sowieci nie raczyli ostrzelać z artylerii, prawda? Więc
No ja sobie pomyślałem, że to jakaś bujda, no ale taki jest rozkaz, wycofujemy się na Dolny Żoliborz, więc żeśmy się wycofali. Najpierw przebiegliśmy Słowackiego, potem jakoś przedostaliśmy się przez Mickiewicza, no i tam żeśmy już trafili na Mickiewicza 34, dom już płonął i nasz dowódca naszej kompanii wygłaszał przemówienie końcowe: kochani żołnierze, jesteśmy oddziałem, który najdłużej walczył w powstaniu, dlatego że Śródmieście już ma zawieszenie broni, prawda, a my idziemy prosto z walki do... No ale niestety otrzymaliśmy rozkaz, bo część tej delegacji Komendy Głównej jaka się przedostała na naszą stronę, do Żoliborza i przeniosła ten rozkaz kapitulacji. No więc ja wtedy, wiecie, może tam i dla niektórych to była tragedia, że ostatecznie powstanie się poddaje, no ale to żeśmy widzieli, no, że już na pewno przegramy, to było niewątpliwie, prawda? Ale ja nawet, ja uczułem pewną ulgę, bo już byłem nastawiony na śmierć. No to jednak przynajmniej życie się ocaliło, to jeszcze się może przydamy, prawda? Bo Niemcy przegrają na pewno, no to przecież było jasne, że Niemcy wojnę przegrają, tylko, prawda, no mieliśmy tą nową zmorę, Sowiety, prawda, jak to będzie pod tą władzą sowiecką, prawda? Panie majorze, na sam koniec, czy powstanie warszawskie miało sens, tak czy nie, pana zdanie? No nie, ja uważam, że tak, tak. Nie można go było zresztą uniknąć, bo było duże parcie oddolne, prawda? Czyli jeśli młodzież, nie byłoby powstania, to byłaby rewolucja, tak? Tak. Młodzież się rwała do walki i obiecano, prawda, to powstanie. I tu raptem się od tego uchylamy, no to młodzież, nie wiem, mogłoby dojść do samorzutnego. No Zychowicz pisze, że to marne wojsko, które nie potrafiło, prawda, rozkazami powstrzymać podkomendnych. No, ja nie wiem, jakby tam było, no, w każdym razie, jakieś tam mogłyby być nawet samodzielne, prawda, jakieś bez rozkazu wybuchy do walki, no, ale w każdym razie nam to by niewiele dało, uważam, dlatego, żeby nas wyłapali i tak, prawda. Uchylamy się od walki. Niemcy dali na przykład ogłoszenie, 100 tysięcy mężczyzn musi stawić się do kopania okopów na wschód od Warszawy. Taki był rozkaz, którego no, prawie żaden Polak nie wykonał. No i wyżej tacy, co byli już tak przez tych obstawieni, że tak powiem, przez tych Niemców, że już nie mieli wyjścia i się tam się stawili. Ale to była mała mniejszość, w zasadzie to ten ich rozkaz nie został wykonany. Ale wtedy właśnie niektórzy mówili, tak, wiecie, to jest właśnie kontrargument na to przedwcześnie wywołane powstanie. Oni twierdzą, że gdybyśmy przedwcześnie tego powstania nie zrobili, prawda, o miesiąc wcześniej, to Niemcy mogliby zrobić obławę w Warszawie, ogromną właśnie z powodu niewykonania tego rozkazu. Bo oni najpierw, prawda, wycofywali się przed Warszawę, więc tak wyglądało, że już pobici uciekają. Prawda? Wtedy nawet niektórzy mówili, no czemu my ich nie atakujemy, jak tutaj takim, prawda, nieładzie. To wyglądało rzeczywiście straszny nieład, bo to takie wozy ciągnione przez wychudłe szkapy. Na tych wozach siedzą żołnierze, kobiety, dzieci. Między wozami idą konie, krowy, owce. Cygańskie tabory. I to wszystko tak się przewalało, takie, prawda, cywile, bojący się jacyś bolszewików i, prawda, no i wojsko razem pomieszane, to wszystko wychudłe, zbiedzone, jakieś takie na wozach, prawda, ucieka, ale po tym odwrocie takim, niektórzy nawet twierdzili, że Niemcy specjalnie zrobili taki pokazowy odwrót, żeby Polacy się nadali nabrót i zaatakowali i wtedy się ich, prawda,
dobrze przydusi. No ale w każdym razie oni nie wprowadzili z powrotem. No, najpierw uciekli z Warszawy, a potem znowuż większe siły wróciły do Warszawy i zajęli prawie wszystkie swoje opuszczone stanowiska, no i byli gotowi do walki już, prawda, w Warszawie. Więc oni by nas, gdybyśmy się uchylili od walki, to oni i tak by nas wyłapali, znaczy częściowo Niemcy. No takich właśnie młodych ludzi to nie trudno zobaczyć, to tam widzi. I też halt, prawda, się zatrzymuje i już, prawda. A to samo NKWD, też, prawda, ruki w wierch. Nie, że oni tak robili, jak zobaczyli właśnie takiego młodego człowieka zdolnego do walki, to do ruki w wierch zaraz, prawda, aresztowali, a sztaty działajesz i tak dalej. I no, też, prawda, i badanie połączone z torturami zwykle, prawda, jakichś strasznych trzymali ludzi w lochach, w piwnicach, prawda, i paszowon przeważnie gdzieś na wschód wywozili do jakichś łagrów strasznych albo ciurm, także oni by wyłapali nas, no i wiecie, no i co by było, byśmy i tak, prawda, poginęli albo stracili zdrowie w najlepszym razie, a nie wykazali się walką, prawda? Byłaby niesława połączona z takimi, prawie takimi samymi, no może trochę były mniejsze straty, ale byłyby też ogromne. No i czy to by się opłacało? Nie opłacało, dlatego uważam, że powstanie miało sens. No i na tym twierdzeniu zakończmy ten materiał, drodzy widzowie. Pierwsza część rozmowy z majorem Jakubem Nowakowskim, pseudonim Tomek, o powstaniu warszawskim, a za chwilę chciałem zaprosić Was na rozmowę o tym, co się dzieje obecnie, czyli o wojnie Rosji z Ukrainą. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.